Urodził się pan w Chorzowie, mieszka w nim do dzisiaj. Czym dla pana jest Śląsk? No, jestem, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, miejscem, który mnie ukształtował, bo w rodzinie zawsze mówiliśmy po śląsku. Polski znam od urodzenia. Na dzisiaj, będąc w tych realiach, jakich jesteśmy, no powiem, jestem Ślązakiem, Europejczykiem i obywatelem Polski. Chyba to jest najbardziej syntetyczne ujęcie tego zagadnienia. Andrzej Matysik. Formalnie jest inżynierem górnikiem, ale zawodowe życie ułożył tak, że został przede wszystkim dziennikarzem. W 2000 roku założył jedyny polski kwartalnik poświęcony tylko bluesowi o wdzięcznej nazwie Twój Blues. Andrzej Matysik to nie jest przede wszystkim dziennikarz. Andrzej Matysik to jest przede wszystkim fan. Fan wspaniałego zjawiska, jakim jest blues. Ten fan ma ogromne zasługi dla promowania bluesa w Polsce. Wraz z rodziną prowadzi agencję koncertową, która zorganizowała setki muzycznych wydarzeń z udziałem sław polskiego i światowego bluesa. Historię bluesa i jazzu przekazuje od lat na warsztatach Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. W latach 90. był gospodarzem autorskiego programu Siła Bluesa w Radiu Katowice. W 2002 roku stworzył audycję Historie bluesem pisane w Radiu N. Jeżeli coś się kocha, jeżeli coś się lubi, jeżeli coś się ceni, to chce się to otoczyć jak najlepszą aurą. I właśnie to dążenie do otaczania bluesa jak najlepszą aurą jest chyba największą motywacją Andrzeja. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród. Wśród nich taką nazywaną bluesowym Oscarem – Keeping the Blues Alive. Dodatkowo we wrześniu za determinację i pasję oraz 20 lat na rynku wydawniczym został nagrodzony dyplomem uznania w regionalnym śląskim prestiżowym konkursie Silesia Press. To Ślązak z Chorzowa, który czuje bluesa. Wychował się pan w typowo śląskiej rodzinie. Jak ta śląskość wpłynęła na pana wybory życiowe? Długo o tym nie myślałem, bo to było naturalne. Rodzina, krąg, w którym się obracało, rodzinny, prawda? Środowisko, w którym się mieszkało, przebywało, szkoła. Ja myślę, że śląskość tak wychodzi dopiero teraz, bo to też inny jest kontekst tego pojęcia. I teraz dopiero sobie o pewnych rzeczach uświadamiam, te przekazywane gdzieś tam, gdzieś mama opowiadała, jak to było i tak dalej. Ale w tamtych czasach, kiedy dorastałem, wchodziłem w życie, no było to coś naturalnego, bo nie mieliśmy punktu odniesienia, jak to może być inaczej. Tata szedł do roboty o 5 rano, mama się zajmowała domem, tata przynosił geltak, wypłatę. Mama była główną księgową i tak było właśnie w większości rodzin śląskich. W rodzinie nie było tradycji górniczej, a pan wybrał technikum górnicze, potem studiował na Politechnice Śląskiej. Pracował na kopalni, przeszedł drogę od stażysty do głównego inżyniera. Poszedłem do górniczego technikum, mój najbliższy kolega z ulicy, sąsiad, my się przyjaźnili rodzinnie też. Wybrał to technikum, byliśmy bardzo blisko. No i tak to właściwie, to był przypadek, ale za bardzo nie zastanawiałem się nad tym. Muzyka w domu pojawiła się za sprawą gramofonu. Tata słuchał orkiestr Dętych, mama Foga, a pan przyniósł do domu swoją pierwszą pocztówkę muzyczną Let's Twist Again i ona zresztą dalej jest w pana kolekcji. Tak, tak, to jest prawie relikwia swoista. No,
Tak, to ja, kiedyś coś w człowieku musiało, jakieś ziarnko padło, że te dźwięki, które były rzadkością wtedy, bo tych dźwięków nie było w radio. Coś tam pan Kedryński w rewii piosenek może puścił, był taki program muzyki aktualności, gdzie jakieś były przemycane takie inne dźwięki. No chyba gdzieś tam coś, ten twisting end, to był przebój, to był szlagier, prawda? To się próbowało tańczyć, twist wkraczał na parkiety. No i to mi się bardzo spodobało i gdzieś tam zauważyłem, chyba na Wawelskiej w Katowicach, był tam taki sklep, gdzie tłoczyli te płyty, te widokówki. Widziałem, jest, o, no to kupię sobie i tak od tego się zaczęło. No chyba tak to było. Natomiast pierwsza poważna płyta to była płyta Stonesów za 300 zł kupiona na Szaberplacu. Pan wtedy zarabiał na kopalni 700. To już byłem zainfekowany muzyką mocno i to zainfekowanie w sporej mierze osiągnąłem dzięki nauce w technikum górniczym. To było technikum górnicze w Chorzowie. To technikum było świetnie zorganizowane. Tam wszyscy uczniowie mieli co robić po lekcjach. Przy technikum działał ten słynny klub piłkarski profesora Murgota z Ryw Chorzów. Jak ja zacząłem się uczyć, to w najwyższej klasie tam Piechniczek, Jan Duda, Szołtysik, to byli późniejsi gwiazdoszy reprezentacji Polski. No więc tam do tej szkoły ściągano młodych, zdolnych piłkarzy i w tym technikum się uczyli. Profesor Murgo też przy każdej nowej, na pierwszej lekcji WF-u, pierwszej klasy, no, wyławiał jakieś tam talenty piłkarskie. Ja no, kopałem piłkę, ale jakoś aż tak nie byłem piłką zafascynowany. No i teraz ci, którzy nie weszli w krąg zainteresowania pana profesora Murgota, byli zagospodarowani przez Szkolny Zespół Pieśni i Tańca, który działał po lekcjach. Ja trafiłem do Zespołu Pieśni i Tańca, chciałem uczyć się tańczyć. Byłem w tej sekcji jeszcze potem 2 lata po maturze, bo to było tak fajne środowisko. I tam już te kontakty z muzyką, z publicznością, bo byśmy co roku wyjeżdżali na takie obozy kondycyjne już w czerwcu, zaraz po zakończeniu szkoły. Miesiąc się gdzieś mieszkał pod namiotami, ćwiczyło się program. I drugi miesiąc wakacji jeździliśmy tam po jednostkach wojskowych, po różnych tam festynach jako Zespół Pieśni i Tańca Chorzów. Więc to było wspaniałe dopełnienie życia w technikum górniczym. I tam wtedy, pamiętam, gdzieś tam tak kolegę miałem, który mówił: słuchaj, a znasz takiego Ellingtona? Nie znam. Najpierw był jazz, potem był blues. Lata 70. to czas powstawania śląskiej sceny bluesowej. Jak wspomina pan tamte czasy, czy miał pan wtedy świadomość, że powstaje coś, co będzie ważne dla sceny muzycznej, tej ogólnopolskiej? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To z takimi kategoriami nikt chyba nie myślał. Tutaj rzeczywiście na Śląsku szczęśliwie ta grupa ludzi, do której dotarła ta muzyka Stonesów, no koncert grupy The Animals w hali parkowej. Ja na Stonesach nie byłem w Warszawie, bo to wtedy rodzice mnie nie puścili tak z samego getta do Warszawy. To była wycieczka jak, nie wiem, dzisiaj na drugi kontynent. Ale słuchaliśmy tej płyty. No, były grupki ludzi, które gdzieś tam miały dostęp do jakichś płyt, gdzieś tam ciocia przywiozła, babcia z EFU przysłała, co się przegrywało. I ta muzyka była spoiwem towarzyskim przede wszystkim. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na środowisko, wtedy się uczyłem w technikum górniczym, ale środowisko związane z liceum plastycznym w Katowicach. No i właściwie też znowu wszystkie popołudnia to się spędzało razem, słuchając Majala, słuchając Stonesów i tak dalej. A dzisiaj, w dzisiejszej perspektywie, to pojęcie śląskie brzmienie, no widać, że ukształtowało się całkiem naturalnie, ale wtedy ani Irek, ani bracia Skrzekowie, ani Leszek Winder, wymienić te nazwiska symbolizujące to zjawisko, nie myślały o tym. No, to był czas, sposób na spędzenie życia, a jednocześnie niezauważenie tego, co mamy
na co dzień. Czyli rodzaj szarości. Ucieczki od tamtych dokładnie szarych tak, czasów. Dokładnie muzyka. Tak. To były takie azyle w mieszkaniach, gdzieś w miejscach, w domach kultury, prawda, gdzie się regularnie spotykało. No, ci, którzy mieli odwagę, próbowali grać, bo przecież to wszyscy byli pasjonatami. Nikt nikogo nie uczył gry na gitarze, na harmonijce. Ze słuchu się grało, nikt nie znał, mało kto znał nuty. No ale wyszło jak wyszło i wyszło bardzo dobrze. Powiedział pan, najpierw zacząłem słuchać muzyki, potem o niej pisać, potem organizować koncerty, a potem powstał kwartalnik muzyczny Twój Blues. Bluesem jest jakoś tak, jestem kojarzony z racji na pewno stania na czele czasopisma, które 22 rok się ukazuje. Szczęśliwie w roku 2000 to pismo się powstało. Jeden z wydawców zaproponował mi się zorganizowanie zespołu redakcyjnego. Ja się tego podjąłem. Też się tego uczyłem, nie miałem zielonego pojęcia, jak to ugryźć. Miałem dostęp do czasopism anglojęzycznych, amerykańskich głównie, bo to był punkt odniesienia. No i tak to poszło, więc z bluesem jestem kojarzony naturalnie, bo kwartalnik Twój Blues, chwaląc się, ma pozycję na rynku. Może nie tylko dlatego, że jest jedyny, ale no, zgromadziliśmy absolutną czołówkę bluesowej publicystyki, nie tylko w Polsce, ale i dużo znaczących nazwisk europejskich, amerykańskich. I to dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do informacji, no, każdy zweryfikuje, że nazwiska, które są w stopce, to nie są nazwiska najlepsze, bo mówi to Matysik, tylko to są nazwiska najlepsze, bo swoim dorobkiem i ich dorobek o tym świadczy. Pisanie o muzyce, organizacja koncertów, która z tych działalności jest dla pana najważniejsza? Bycie z muzyką. Nigdy tak tego nie próbowałem jakoś dzielić, że no pisanie wyszło samo z siebie, no próbowałem coś napisać. Pamiętam z jakiegoś przeglądu w Katowicach, wysłałem do jazzu, do pana jeszcze Balczaka. Opublikowali mi to. No to byłem w siódmym niebie. Moje nazwisko jest w magazynie Jazz, który był dla mnie absolutną biblią. Jedynym źródłem, czy przez wiele lat, źródłem informacji o muzyce. Potem pamiętam, no, zafascynowała mnie orkiestra Cantabresiego, były lata 70. Też dostęp do muzyki był bardzo ograniczony. Jakiś sumtem zdobyłem te płyty, nagrania. No, to byłem, zresztą do dzisiaj jest to mój wielki faworyt. I postanowiłem tekst napisać. Zdobyłem, opierałem się wtedy głównie na czeskich źródłach, bo wtedy Czesi, publicystyka czeska, muzyczna, no, była bardzo bogata. To był okres praskiej wiosny i tam tych paru lat. Więc wysłałem tekst o Countie Basie do Jazz Forum, to były lata, połowa lat 70. I ku mojemu zdziwieniu dostaję, w kiosku widzę Count Basie na okładce, otwieram, mój tekst otwiera magazyn. No to było coś w ogóle, to było spełnienie marzenia, a właściwie to nie było marzenie, o tym się nie myślało. Więc tak naturalnie to pisanie wychodziło. Dzisiaj patrząc na to, na historię magazynu, no sam się sobie dziwię, że tak się to udało, bo no to było cały czas wyważanie drzwi, szukanie, podpatrywanie kogoś, oczywiście patrzę, jak to robią. Jedno mi przyświecało, pamiętam, najważniejsze. Jak już się zdecydowałem, to mówiłem też kolegom, jak się decydujemy na wydawanie magazynu, to skończyły się czasy fanzinów, czasy powielaczy, czasy takiej byle jakości, byle coś się ukazało, prawda? Tylko patrzmy, o, mamy tu Living Blues, absolutny numer jeden magazyn na świecie. Mamy parę innych magazynów, mamy brytyjskie magazyny. Patrzcie, tak to wygląda i tak musimy to robić. Zaraził pan rodzinę bluesem. Jak sobie dają z tym radę? Ja Dankę poznałem przez muzykę. Przez Danka wtedy była uczennicą liceum plastycznego. Zresztą z Romkiem, profesorem Kalarusem, Romkiem Kalarusem, autorem loga w czasopiśmie, naszym patronem plastycznym. Chodzili do jednej klasy i przez Romka poznałem Danutę, moją późniejszą żonę. No i poznaliśmy się przez Majala, bo Danka
wtedy już była pasjonatką angielskiego, uczyła się angielskiego prywatnie. No i poprosiłem ją o tłumaczenie tekstów z okładek płyt Johna Mayera i tak się to zaczęło. Także tutaj, no rzeczywiście ta muzyka w tym naszym domu, ale nie było zmuszania. No tyle, że jak nasze córki od urodzenia towarzyszyły nam na warsztatach jazzowych, gdzie żona była konsultantką językową, wszystkie klasy wokalne, to dziewczyny były z mamą i słuchały. Także dzisiaj dziewczyny w każdym wydaniu, jakiej to melodii, jeśli chodzi o jazzowe standardy, no są niepokonane. Do dzisiaj to mają w sobie. Ale myśmy ich nigdy nie zmuszali, żeby co szło, bo no myślę, że w każdej rodzinie lekarze przekazują, prawda, prawnicy przekazują. No u mnie nie było przekazania górniczego zawodu. Ja też nie miałem tradycji górniczej w mojej rodzinie nigdy, bo tylko brat ojca był górnikiem, ale większość rodziny nie pracowała w górnictwie. Ja byłem w mojej rodzinie byłem pierwszym związanym z górnictwem człowiekiem. I no tak wyszło, ale cieszę się, no w tej chwili jest to ich zawodem, pracują dziewczyny z nami w rodzinnej firmie, ale też na swój rachunek, ale generalnie związane z językiem angielskim i z produkcją muzyczną. Nigdy pan nie myślał o tym, żeby zostawić kopalnię dla muzyki. Przez 30 lat był pan z nią stale związany. Jestem emerytem górniczym. W tej chwili. Od już wielu, no, kilkunastu lat. No bo to cały czas było uzupełnieniem, dopełnieniem tej kopalnianej codzienności. Ja nigdy nie zakładałem, że to inaczej pójdzie. Ma pan jeszcze jakieś niespełnione marzenie muzyczne? Nie. Wszystko, co mogło być marzeniem, no niestety już ci artyści nie żyją. To zostały tylko YouTube'y. Więc na paru koncertach nie udało mi się być w życiu i już nie zdążyłem. Ale cieszę się, że na wiele zdążyłem koncertów. Wielu fantastycznych wykonawców i to jest wielka radość. Ciągle są nowe obszary, które się odkrywa i teraz dzięki Zosi, która prowadzi swój autorski program radiowy, więc odkrywam nowe obszary, bo to już nie jest muzyka bluesowa. Blues jest jednym z elementów jej spojrzenia na muzykę. Dzięki tekstom Ewy, która jest amerykanistką i specjalizuje się też w historii kultury amerykańskiej, więc uczę się i poznaję nowe rzeczy. Także to jest ciągle wielka, wielka fascynacja i wielka satysfakcja, że można robić plany na przyszłość. No, ja z tyłu głowy mam mój PESEL, więc no jest jak jest, ale wierzę, że jeszcze się uda zrobić wiele rzeczy.